Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 4:29, a zajdzie, Szanowni Państwo, o 20:53. A to oznacza, że przed nami długi dzień. Ale czy będzie on deszczowy, czy raczej słoneczny? Myślę, że sami się przekonamy, choć ja Państwu życzę słońca. A my zaczynamy nasze spotkanie, oczywiście przeglądem prasy. Jesteśmy po szczycie NATO, po dwudniowym szczycie NATO w Wilnie. Wydarzenie historyczne, jak oceniają już politolodzy, dlatego że na tym szczycie padły takie pierwsze konkretne deklaracje, choć Ukraina uważa, że mogły być one jeszcze bardziej konkretne, jeszcze konkretniejsze. Natomiast oczywiście tutaj wszystko się sprowadza do kwestii wprowadzenia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ukraina musi spełnić warunki. O tym między innymi wczoraj podczas konferencji prasowej mówił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. A co dzisiaj piszą o tym właśnie gazety? Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Przyszłość Ukrainy jest w NATO. Na szczycie w Wilnie zapadła między innymi decyzja o udzieleniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przez grupę państw G7. Te gwarancje to etap naszej drogi do NATO, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj swoją działalność zainaugurowała Rada NATO-Ukraina. Szczegóły na stronie 6. Na pierwszej stronie w Gazecie Polskiej Codziennie jeszcze uwaga o tym, jak wygląda kwestia Polski 2050, trzeciej drogi i no właśnie Szymona Hołowni. Dzisiaj Gazeta Polska zajmuje się tym, że Koalicja Obywatelska chce wykończyć Szymona Hołownię. Rzeczywiście można tak wnioskować, choćby po wpisach zaprzyjaźnionych dziennikarzy z Koalicją Obywatelską. Już w najbliższym czasie ogłoszony zostanie termin wyborów. To oznacza jedno, partiom zostało mało czasu na przemeblowanie sceny politycznej. Pod największym ostrzałem znalazła się partia Szymona Hołowni, która wraz z PSL stworzyła trzecią drogę. Trzecią drogę, strona czwarta, tam znajdą Państwo szczegóły. Cóż jeszcze? Dosyć szantażu z Brukseli. Polska może zawetować budżet Unii Europejskiej. Unijni urzędnicy chcą wprowadzić zmiany do budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Które wymusiłyby na naszym kraju udział m.in. w odsetkach od długu zaciągniętego na fundusz odbudowy, z którego do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy. Ponadto mielibyśmy też finansować wydatki związane z nielegalną migracją. W propozycji Unii Europejskiej całkowicie jednak została pominięta pomoc dla państw, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy. A temat numeru to namalował polską flagę obok białoruskiej. Więzień polityczny Aleś Puszkin nie żyje. Na Białorusi zmarł artysta Aleś Puszkin. 57-letni mężczyzna był jednym z więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, odbywającym wyrok w kolonii karnej. Aleś Puszkin był niezwykłym twórcą, jednym z pionierów sztuki performance na Białorusi. Od początku angażował się w sprawę niepodległości Białorusi. Był przywiązany do takich wartości jak wiara, ojczyzna i rodzina, mówi codziennie Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej. Strona 7, szczegóły. Dziennik Gazeta Prawna. Szanowni Państwo, tutaj na pierwszej stronie zdjęcie prezydenta Ukrainy. Ukraina bez członkostwa, ale z gwarancjami. Efekty szczytu są świetne, mówił wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Zamiast zaproszenia do sojuszu, Kijów dostanie zobowiązanie najbogatszych krajów świata do systematycznych dostaw broni i to będziemy dzisiaj komentować na antenie naszej stacji. Komisji nie chcą Polacy i PiS. Większość Polaków jest przeciwna rozpoczęciu prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na polską politykę. Takiego zdania jest 53% badanych, jak wynika z ankiety przeprowadzonej dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Na tym etapie nie nazwałbym jeszcze zgliszczami tej idei, ale uczynienie z tej komisji głównej osi kampanii wydaje się niemożliwe, zauważa Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Coraz droższe sądy pracy, nawet 3 miliony osób, drodzy Państwo, z najniższymi zarobkami nie będzie stać w przyszłym roku na szukanie sprawiedliwości w sądach pracy. No, nie jest to dobra informacja. Cóż jeszcze? Mediacja nie będzie obowiązkowa. Z nieoficjalnych informacji
Wynika, że na ostatnim etapie uzgodnień w rządzie zdecydowano się na usunięcie z projektu nowej ustawy deregulacyjnej obligatoryjnej mediacji. Początkowo chciano, by sąd każdorazowo kierował na nią w sporach między przedsiębiorcami. Gazeta Wyborcza, drodzy Państwo, dzisiaj pisze o tym też szczycie w Wilnie. NATO wyszło mocniejsze. Po dwudniowym szczycie NATO w Wilnie Ukraina jest nieco bliżej sojuszu, choć liczyła na więcej. Nowe plany obrony wzmocnią sojuszników. Dzisiaj Maciej Czarnecki zajmuje się tematem. Wczoraj prezydent Zełenski unikał krytyki NATO, podkreślając wagę wsparcia z jej strony. Tak możemy dzisiaj przeczytać. Przy okazji szczytu sojusznicy zapowiedzieli kolejne transze doraźnej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Francja dostarczy pociski dalekiego zasięgu, Niemcy dodatkowe systemy obrony Patriot i czołgi Leopard, a Norwegia drony zwiadowcze Black Hornet, między innymi. Szanowni Państwo, cóż jeszcze? Dwóch kontra wieś. Mariusz i Sebastian uważają, że mieszkańcy wsi zastraszają ich z powodu orientacji seksualnej. Gazeta Wyborcza się tym dzisiaj zajmuje. Szczegóły na stronie 18. Tak. Rzeczpospolita również zajmuje się szczytem NATO. Pomoc G7 zamiast NATO. Ukraina bez zaproszenia do sojuszu. Wileński szczyt nie był historyczny. Tak dziś ocenia Anna Słojewska. Stało się tak mimo wielkich ambicji Litwinów, którzy chcieliby, żeby w ich stolicy Ukraina usłyszała przełomową decyzję o zaproszeniu do NATO. Mimo poparcia Polski, państw bałtyckich, Wielkiej Brytanii, a nawet Francji, która w ostatnich miesiącach zmieniła kurs i nie wierzy już w negocjacje z Rosją. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Cóż jeszcze? Gospodarka. Restauracje na głodówce. Z powodu inflacji już co czwarty Polak w ogóle nie korzysta z gastronomii. Jak tak dalej pójdzie? Przetrwają głównie pizzerie i fast foody. Czytamy. 20% wzrosły średnio w ciągu roku ceny w placówkach gastronomicznych i dalej idą w górę. A swoją drogą ciekawe, jak Państwo, którzy wyjechali nad polskie morze, oceniają ceny nad polskim morzem za przysłowiową rybkę, bo rzeczywiście tam też trzeba uważać, ceny są pisane za tę rybę, cena za 100 gramów, więc to też bywa podchwytliwe. Nieznośny ciężar śmierci. Pisarz zmarł w Paryżu, autor powieści, które odzierają ze złudzeń i uczą ironicznego dystansu. Milan Kundera, drodzy Państwo, w Rzeczpospolitej dzisiaj. Jeszcze ważna rzecz. Wrzutką w sieci aptek od 50 tysięcy do 5 milionów złotych kary ma grozić podmiotom, które przejmują kontrolę nad więcej niż 4 aptekami, czyli kwestie prawne znajdą Państwo też w Rzeczpospolitej. A propos leków, to Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że znosi te limity recept. Ten temat troszeczkę w tych mediach rzeczywiście nie za często był poruszany, ale Ministerstwo Zdrowia zareagowało, bo kwestie tutaj medycy też zwracali uwagę na te kwestie. Tarcza antyrakietowa Wisła w decydującej fazie. Na początku września MON ogłosi kolejny etap tworzenia tarczy i zakup wartych dziesiątki miliardów złotych 6 baterii systemu Patriot. I jeszcze, drodzy Państwo, na koniec Gazeta Polska, dlatego że tutaj jak zawsze starczy nam czasu, zerkamy na ostatnią też stronę. No i tutaj tenisowy świat komentuje porażkę Świątek. Zaskakująca porażka. Światowe media dużo miejsca poświęcają ćwierćfinałowi tenisowego Wimbledonu, w którym najwyżej rozstawiona Iga Świątek przegrała. Zgodnie uznają to za niespodziankę i chwalą Ukrainkę za świetną postawę po niedawnej przerwie macierzyńskiej. Elina Świtolina jest tą osobą, która wygrała z naszą Igą Świątek. Ale cóż, my cały czas trzymamy kciuki za Igę Świątek, bo jest to niewątpliwie nasze dobro narodowe. A już za chwilę na antenie naszej stacji Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Będziemy rozmawiać o szczycie NATO, ale też o innych ważnych kwestiach. O godzinie 8.25 potrójne espresso, a tam Iwona Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Zapytamy, czy chcą wykończyć rzeczywiście Szymona
Hołowni. O godzinie 9 Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowana o rezolucji przeciwko Polsce, która była przyjęta w pierwszym dniu szczytu NATO w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. To wszystko już za chwilę. Do zobaczenia.